Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na 37. części serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I dzisiejszy odcinek dotyczy tematu, jak zakończy się czas ucisku. Jak zakończy się czas ucisku? Czas ucisku zakończy się wówczas, gdy pojawi się Pan Jezus Chrystus w chwale i mocy. I czytamy o tym m.in. Mateusza 24 rozdział od 29 do 30 wersetu. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Czyli koniec wielkiego ucisku będzie wtedy, gdy Pan Jezus przyjdzie na ziemię ustanowić nowe przymierze. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. I tutaj te słowa jednoznacznie wskazują właśnie na ten wspaniały czas zakończenia wielkiego ucisku. I ten wspaniały czas powrotu Pana Jezusa Chrystusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza był już wielokrotnie zapowiadany zarówno w Nowym, jak i w Starym Testamencie. Proroctwa Starego Testamentu ciągle mówią, i to w najbardziej przekonywującej formie, o urządzeniu cudownego Królestwa Pokoju, czyli nowego przymierza na ziemi, w którym zdjęta będzie klątwa, a Syn Dawidowy panować będzie nad Izraelem i Judą i nad całą ziemią. Władza Jego wychodzić będzie z Syjonu i rozciągać się będzie na wszystkie krańce ziemi. I tutaj taka wielka, ogromna ilość cytacji ze Starego i Nowego Testamentu, z całej Biblii jest. Chciałbym, żebyśmy przejrzeli kilka miejsc pokazujących, co się stanie na zakończenie wielkiego ucisku. Jedno z takich miejsc to jest Psalm 2 od 1 do 9 wersetu. Czyli dlaczego się poganie buntują? Psalm 2 od 1 do 9. Dlaczego burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich pęta. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Czyli widzimy tutaj, że dlaczego poganie się buntują, a narody myślą o próżnych rzeczach. Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą z połem przeciwko Panu i przeciw pomazańcowi Jego, mówiąc, potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich. Do tego czasu
To proroctwo już się wypełniło częściowo za pierwszego przyjścia Chrystusa, o czym widzieliśmy wzmiankę w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział. Lecz treść następnych wersetów musi jeszcze się wypełnić. Te właśnie słowa, ten, który mieszka w niebie, śmieje się, Pan szydzi z nich. Wtedy będzie mówił do nich w popędliwości swojej, a w gniewie swoim przestraszy ich. Stanie się to podczas sądów, które poprzedzą drugie przyjście Chrystusa w celu ustanowienia nowego przymierza na ziemi. Następnie czytamy w Słowie Bożym takie słowa: Jam postanowił króla mojego nad Syjonem, górą świętą moją. Żądaj ode mnie, a dam ci narody, dziedzictwo twoje, a osiadłość twoją, granicę ziemi. Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich. I oczywiście to jest powiązane z tym, czego uczymy się z psalmu 110, gdzie wyraźnie mamy tego typu słowa. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje. Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu. Lud twój chętnie pójdzie za tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje. Młódź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej. Przysiąg Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Pan po prawicy twojej zetrze królów w dzień swego gniewu, będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka, będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. I tutaj jednoznacznie widzimy z tego psalmu wyraźne słowa. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem nóg twoich. Laskę mocy twojej pośle Pan z Syjonu, mówiąc, panuj pośród nieprzyjaciół twoich. Lud twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa twego, w ozdobie świątobliwości, a zrodzi się płód twój z żywota jako rosa na świtaniu. Pan po prawicy twojej potrze królów w dzień gniewu swego, będzie sądził narody i wszystko napełni trupami, potłucze głowę nad wielą ziem panującą. I kolejne miejsce, które na to wyraźnie wskazuje, jest w Izajasza, 11 rozdział od 1 do 12. Widzimy to w tych słowach. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc, i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana, nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych, według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. To te słowa wyraźnie wskazują na powtórne przyjście Pana Jezusa i kiedy własnymi ustami zabije antychrysta. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, czyli widzimy opis nowego przymierza, co w nowym przymierzu się będzie działo. Wilk będzie gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Są tacy żartownisie, którzy twierdzą, że dzisiaj jest nowe przymierze, ale jednoznacznie widać, że wilki nie są w gościnie u jagniąt, a lamparty nie leżą obok koźląt. Cielęta i lwiątka i tuczne bydło nie są razem, a mały chłopiec ich nie prowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą. Też tego nie widzimy. Ich młode będą leżeć razem.
a lew będzie karmił się słomą jak wół. Też tego na razie nie ma. Lwy jedzą mięso obecnie, bo nie ma jeszcze nowego przymierza. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze, i stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isaiego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i Shinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. Czyli dotąd widzimy wyraźnie zapowiedź nowego przymierza, które nastanie po powrocie Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, po tym, gdy zabije Antychrysta tchnieniem ust swoich. Kolejne miejsce zapowiadające, co się stanie na koniec wielkiego ucisku, znajdujemy w Izajasza 24 rozdział, 23 werset. I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie, i przed ich starszymi będzie chwała. I zasromi się księżyc, a zawstydzi się słońce, gdy królować będzie Pan zastępów na górze syjońskiej i w Jeruzalemie, i przed starcami swymi w wielkiej sławie. Kolejne miejsce jest Księgi Jeremiasza. Księga Jeremiasza, rozdział 23, od 5 do 6 wersetu. Oto idą dni, mówi Pan, w których zbudzę Dawidowi latorośl sprawiedliwą. Jeremiasza, 23 rozdział, 5 i 6 werset. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował, i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą. I kolejne miejsce, które tutaj od razu przychodzi na myśl, to jest Jeremiasza, 33 rozdział, od 14 do 16 wersetu. Oto idą dni, mówi Pan, gdy spełnię dobrą obietnicę, którą wypowiedziałem o domu Izraela i o domu Judy. W owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa latorośl wyrośnie Dawidowi, będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda będzie wybawiony, a Jeruzalem będzie bezpiecznie mieszkać. Oto imię, którym je zwać będą: Pan sprawiedliwość nasza. Kolejne miejsce, które tutaj warto wziąć pod uwagę, to jest Ezechiela 43 rozdział, 2 i 7 werset. A oto chwała Boga Izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od jego chwały. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce podnóżka moich stóp, gdzie na zawsze zamieszkam wśród synów izraelskich. Już nigdy dom izraelski, ani oni, ani ich królowie nie będą bezcześcili świętego mojego imienia przez swoje wszeteczeństwo i zwłoki swych królów, gdy umrą. Tu akurat w Brytyjce jest literówka, którą lepiej wziąć i ominąć, używając Biblii Brzeskiej lub Biblii Gdańskiej.
Czyli prawidłowiej ma to brzmieć: rzekł po tym ku mnie, synu człowieczy, miejsce stolicy mojej i miejsce stóp nóg moich, którym mieszkać będę w pośród synów izraelskich aż na wieki, i już więcej dom izraelski nie splugawi świętego imienia mego, tak oni jako i królowie ich w cudzołóstwach swych, w trupiech królów swych i w kaplicach swych wysokich. Kolejny fragment, który należy wziąć pod uwagę, żeby zobaczyć, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię pod koniec wielkiego ucisku i wprowadzi nowe przymierze na ziemi, i będzie owo nowe przymierze trwało na wieki, czyli 1000 lat. To jest Daniela, 2 rozdział, 44 werset. Za czasu tedy tych królów pobudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsowane nie będzie, a królestwo to drugiemu narodowi zostawione nie będzie, lecz potrze, a dokona wszystkich tych królestw, a samo tylko stać będzie na wieki. Zatem widzimy w tych słowach: ale za dni tych królów zbudzi Bóg niebieski królestwo. I to królestwo to jest nowe przymierze, które już wcześniej widzieliśmy opisane, że jeden nie będzie uczył drugiego: poznaj Pana, gdyż wszyscy znać będą Pana, tak? Czyli nie będzie nikt nikogo uczył w czasie nowego przymierza. To jest oczywiste. Daniela, 7 rozdział, to jest kolejne miejsce, które należy wziąć pod uwagę. 13 i 14 werset. Teżem widział w widzeniu nocnym, a oto jako syn człowieczy przychodził na obłokach niebieskich, a przyszedł aż do starodawnego i przywiedziono go przed obliczność jego, któremu podał moc i cześć i królestwo, tak iż wszyscy narodowie, pokolenia i ludzie różnych języków służyć mu będą. Panowanie jego jest panowaniem wiecznym, które odjęte nie będzie, a królestwo jego skażone być nie może. Czyli widzimy jednoznacznie, że jest to zapowiedź nowego przymierza, które Pan Jezus ustanowi, przychodząc na koniec ucisku, i to królestwo będzie trwać 1000 lat, czyli nowe przymierze będzie trwało 1000 lat po zakończeniu wielkiego ucisku. Kolejne miejsce to jest Micheasz, 4 rozdział, 7 werset. I będzie Pan królował nad nimi na górze Syjon odtąd aż na wieki. Czyli znowu zapowiedź panowania Pana Jezusa w czasie nowego przymierza, które zawrze z Izraelem i Judą. I to przymierze nowe będzie zawarte z tymi, z którymi było zawarte przymierze stare. Ale stare przymierze jest bliskie zaniku, a więc jeszcze nie zniknęło, więc jeszcze trwa. To jest oczywiste, bo tak mówi list do Hebrajczyków, że to, co stare i bliskie zaniku, no to jeszcze nie zniknęło. To jest wniosek oczywisty. Micheasz 4,7. To jest druga połowa tego wersetu. A sam Pan królować nad nimi będzie na górze Syjon od tego czasu aż na wieki. Ale wcześniej też jest ciekawie, bo dnia onego, mówił Pan, zgromadzę chromą i wyrzuconą zbiorę i onę, którą utrapił, a dam chromej potomstwa wiele, a odrzuconej daleko naród mocny. Czyli jednoznacznie widać, że jest to zapowiedź wyraźna, że będzie nowe przymierze z Izraelem i Judą. I to nowe przymierze zawrze Pan Jezus Chrystus, gdy przyjdzie na ziemię po zakończeniu wielkiego ucisku, bo tu jest wyraźnie powiedziane, że to się stanie po ucisku. Nie jest zatem prawdą, jak twierdzą dzisiejsi zwodziciele, że rzekomo dzisiaj jest nowe przymierze, że już zmartwychwstanie się niby dokonało i jest już nowe przymierze. Ale ta nauka pochodzi z rzymskiego katolicyzmu, jest więc bardzo popularna
bo oni tego nauczają po to, żeby zaciemnić plan Boży. Więc jest jeszcze miejsce na przykład z Łukasza, 1 rozdział, 33 werset, gdzie mamy wyraźną deklarację: i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Łukasza, 1 rozdział, 33 werset, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Sformułowanie "a królestwu jego nie będzie końca" jednoznacznie wskazuje na to, że chodzi o to, że nikt inny nie przejmie tego królestwa, nie przejdzie to na inny lud królestwo, tylko że władcą ostatnim będzie sam Bóg, tak? Czyli stąd nazwa Królestwo Boże. I to jest oczywiste, że Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem i będzie sprawował władzę w tym królestwie. I nikt potem już po nim tego królestwa nie przejmie. Tym właśnie będzie się charakteryzowało nowe przymierze ustanowione przez Pana Jezusa po wielkim ucisku. Wszystkie te i wielka ilość podobnych proroctw jeszcze się nie wypełniły. I cudowny pokój według nich ma panować podczas rządów Chrystusa na ziemi. Taki cudowny pokój nie istniał nigdy i dziś nie istnieje. Pokolenia izraelskie są jeszcze po całej ziemi rozproszone. Ziemia obiecana jest jeszcze spustoszona. Miasto świątynne i świątynia deptane są przez pogan, a król izraelski jest ukryty przed okiem ludzi. Wypełnienie tych proroctw należy jeszcze do przyszłości, gdyż obietnice Boże są tak i amen. To, co Pan Jezus przyobiecał, musi się stać, a że nie mogą się spełnić bez osobistej obecności Chrystusa na ziemi te rzeczy, czyli nie może nastać nowe przymierze bez powrotu Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, musi więc Pan po raz drugi opuścić niebo i przyjść na tę ziemię. I wtedy, po zakończeniu wielkiego ucisku, ustanowi nowe przymierze na ziemi. Dlatego ten powrót Chrystusa, jak widać i jak można się tego spodziewać z Pism, jest dokładnie zapowiedziany w Nowym Testamencie. I myślę, że będzie dobrze, jeśli kilka miejsc Nowego Testamentu też przytoczymy i będą pomijane przy tym miejsca, w których jest mowa o przyjściu Chrystusa, aby pochwycić Kościół, gdyż to są inne miejsca. Chodzi tutaj o te miejsca z Biblii, które mówią o przyjściu na koniec ucisku, kiedy Pan Jezus zstąpi na ziemię w celu urządzenia dla po prostu swojej chwały i dla tej oblubienicy swego świetnego królestwa. Jest to zupełnie różne od jego przyjścia w obłokach celem zabrania Kościoła i wprowadzenia Kościoła w dom ojcowski, co będzie pierwszym wydarzeniem, na które czekamy, bo czekamy na Syna Bożego z niebios. Zatem przechodzimy do tego wydarzenia, które jest na koniec wielkiego ucisku i takim pierwszym w Nowym Testamencie punktem zapowiadającym jest to, co już wielokrotnie czytaliśmy, czyli zapowiedź powrotu Chrystusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza. To jest Mateusza, 23 rozdział, 37-39. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posyłani. Ile to razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jako kokosz zgromadza swoje kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz zostanie pusty, albowiem powiadam wam, że nie ujrzycie mnie od tego czasu, aż powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu
Pana. Czyli widzimy jednoznacznie zapowiedź Pana Jezusa mówiącą o tym, że nie ujrzą Go, dopóki nie powiedzą błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Po odrzuceniu Pana Jezusa przez Żydów, z Jego ust właśnie słuchamy wiele wzruszających słów pożegnalnych i słów pożegnania Jerozolimy, których pomimo zapalczywości i złości ludu, w tak cudowny sposób objawia się Jego łaska. Woła On do Jerozolimy: Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posyłani. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz pustym zostawiony wam będzie, albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie od tego czasu, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Chociaż Pan Jezus wypowiada tymi słowami wyrok nad swoim własnym narodem, nad Izraelem i Judą, równocześnie obiecuje temu narodowi, że kiedyś wróci i że przyjmą go wówczas i wołać będą Hosanna, że wtedy Pan Jezus przyjdzie ustanowić nowe przymierze z Izraelem i Judą, co zapowiedział w Jeremiasza 31 rozdział. W Ewangelii Mateusza 24:30 z kolei mamy to, co dzisiaj na otwarcie czytaliśmy, czyli wtedy się ukaże znak Syna Człowieczego na niebie, wtedy narzekać będą wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i z chwałą wielką. Podobne słowa czytamy m.in. w Marka 13:26. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z mocą wielką i z chwałą, oraz Łukasza 21:27. I wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Inny dowód osobistego przyjścia Pana celem urządzenia tu Jego nowego przymierza albo Jego królestwa mamy w Ewangelii Łukasza 19 rozdział od 11 do 15 wersetu. A gdy oni słuchali tego, powiedział im jeszcze podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a im wydawało się, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Wtedy rzekł: pewien człowiek szlachetnego rodu pojechał do dalekiej krainy, żeby objąć dla siebie królestwo i powrócić. I przywołał 10 z swoich sług i dał im 10 min i rzekł do nich: obracajcie nimi, aż przyjadę. Lecz obywatele jego nienawidzili go i wyprawili za nim poselstwo, mówiąc: nie chcemy, aby ten królował nad nami. I stało się, gdy po przyjęciu królestwa wrócił, że rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile zarobili. Widać, że uczniowie mniemali, iż Królestwo Boże ma się niedługo objawić, wtedy, w tamtym czasie, w pierwszym wieku. Aby wyprowadzić ich z tego błędu, wyjaśnił im Pan przy powieści, że nowe przymierze nie nastanie tak szybko, że nowe przymierze to niezbyt szybko się jeszcze objawi, lecz że musi Pan Jezus wrócić najpierw do swego Ojca, aby to nowe przymierze, aby to królestwo otrzymać, następnie powróci i utworzy nowe przymierze, ustanowi nowe przymierze na ziemi, albo inaczej mówiąc, utworzy królestwo w mocy i chwale. I to jest wyraźnie
widoczne. Pewien człowiek z rodu szlachetnego pojechał w daleką krainę, żeby otrzymać dla siebie królestwo i wrócić. Takie słowa tutaj padły. Kolejne miejsce, które wskazuje nam na to, co stanie się na koniec wielkiego ucisku, czyli że Pan Jezus przyjdzie ustanowić nowe przymierze, widzimy w Dziejach Apostolskich 1 rozdział, 11 werset. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was w górę został wzięty do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Czyli jednoznacznie widzimy tutaj zapowiedź, że podana jest bardzo dokładna przepowiednia tycząca się przyjścia Pana Jezusa Chrystusa w celu ustanowienia nowego przymierza na ziemi z Izraelem i Judą, czyli tycząca się powtórnego przyjścia Chrystusa jako króla. Gdy Pan, w którym się po prostu jednoczyły wszystkie oczekiwania uczniów, wzniósł się ku niebu i zniknął im z oczu. I gdy stali pełni zdumienia, dokładnie wypatrując w niebo, stanęli przy nich dwaj mężowie w białym odzieniu, którzy powiedzieli do nich: mężowie galilejscy, dlaczego stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę został wzięty od was do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Pan wróci więc w ten sam sposób, w jaki odszedł. W obłoku wzniósł się ku niebu i na obłokach powróci. Góra Oliwna była miejscem, z którego wzniósł się ku niebu. I Góra Oliwna będzie miejscem, na którym staną jego nogi w chwili, gdy przyjdzie ustanowić nowe przymierze. W chwili, gdy przyjdzie na ratunek uciśnionej resztki Izraela i dla zniszczenia swoich wrogów, co widzimy m.in. w Zachariasza 14:4. A nogi jego w on dzień stać będą na Górze Oliwnej, która jest przeciw Jeruzalem, od wschodu słońca, i rozszczepi się na poły Góra Oliwna od wschodu aż do zachodu. Tam będzie Dolina Wielka, a połowica góry zajdzie na północy, a druga jej połowica na południe. Więc jak widać, wyraźna zapowiedź, że kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie ustanowić nowe przymierze, no to staną jego nogi na Górze Oliwnej. Będzie to na koniec wielkiego ucisku. I Pan Jezus tutaj ukierunkował też swoich uczniów, żeby głosili w ten sposób. I właśnie jego wierny uczeń Piotr w przemowie jego do narodu żydowskiego z okazji uleczenia chromego, Piotr powiedział: przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, 19 werset. Dlatego upamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zgładzone wasze grzechy i aby nadeszły od oblicza Pana czasy ochłody i aby posłał wcześniej zapowiedzianego wam Jezusa Chrystusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkiego, co przepowiedział Bóg od wieków przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Widzimy tu wyraźnie, aż do czasu odnowienia, czyli do nowego przymierza, do czasu odnowienia wszystkiego, do czasu odnowienia między innymi przymierza, odnowienia przyrody, bo będziemy widzieć, że wilk nie będzie już zjadał, nie będzie drapieżnikiem lew, będzie się żywił słomą. I to właśnie jest to odnowienie obiecane właśnie w momencie, kiedy Pan Jezus przyjdzie ustanowić nowe przymierze i to nowe przymierze właśnie tak będzie wyglądało. Więc Bóg pośle więc Pana Jezusa znowu na ziemię i wtedy nastąpi spełnienie się wszystkiego, o czym od wieków mówili święci prorocy na temat nowego przymierza. Listy apostoła Pawła, w których znaleźliśmy tak wiele różnych
ważnych informacji dotyczących chrześcijańskiego po prostu tutaj stanu, to też w tych listach są wspaniałe objawienia o zabraniu kościoła, czyli zboru, ale także zawierają dokładne opisy przyjścia Chrystusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza. I to nowe przymierze też jest zamiennie określane jako królestwo. I teraz w pierwszym liście do Koryntian 15, 23-25 na przykład możemy przeczytać takie słowa. Każdy natomiast w swoim szyku, jako pierwocina Chrystus. Jako pierwocina Chrystus. A potem ci, którzy są Chrystusa w czasie Jego przyjścia. A potem koniec, gdy odda Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i wszelką władzę i moc, bo On musi królować, póki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Czyli jednoznacznie widzimy, że to jest bardzo ważne, aby rozumieć, że na koniec wielkiego ucisku Pan Jezus przyjdzie ustanowić nowe przymierze. I zawrze On nowe przymierze z Judą i Izraelem. I Paweł porusza tę sprawę również w listach do Tesaloniczyków. I na przykład po wypowiedzeniu w rozdziale 4 pierwszego listu objawień Pana odnoszących się do przyjścia zboru, prowadzi on w 5 rozdziale dalej w ten sposób. O czasach zaś i chwilach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać, albowiem sami dostatecznie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Dzień pański to jest właśnie ten moment, kiedy zakończy się wielki ucisk i przyjdzie Pan w celu ustanowienia nowego przymierza. I że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, bo gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagła zguba przyjdzie jak bóle na niewiastę ciężarną i nie ujdą. Dzień pański jest wyrażeniem bardzo często spotykanym w Starym Testamencie, i jest używanym zawsze, kiedy jest mowa w związku z przeprowadzeniem sądów nad ziemią i jej mieszkańcami. Sąd ten przeprowadzony będzie osobiście przez Pana Jezusa, jak to wykazują liczne miejsca Pisma, także w drugim liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 6 do 8. Tam mamy zakomunikowane, że objawienie się Pana jest bezpośrednio związane z sądem. I możemy to przeczytać w pierwszym rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan. Skoro sprawiedliwą jest rzeczą u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciśnionym, odpocznieniem z nami przy objawieniu się Pana Jezusa z nieba, z aniołami Jego mocy, w ogniu płomienistym, wymierzającego odpłatę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Te dziwne słowa, posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, dotyczą właśnie tej Ewangelii głoszonej przez anioła z nieba, gdzie on będzie głosił, żeby oddać Bogu chwałę, będzie głosił Ewangelię wieczną. To jest oczywiście ta sama Ewangelia, w którą my wierzymy, żeby być zbawionymi, jednakże tam będzie podkreślony aspekt tej uległości. I dlatego Paweł też tu wspomina, nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. W dzisiejszych czasach ta uległość jest nieco mniej akcentowana, dlatego że jesteśmy w okresie łaski. I podczas gdy Pan Jezus w związku z Jego przyjściem, żeby ustanowić nowe przymierze na ziemi w celu też zabrania 7 lat wcześniej oblubienicy,
To jest różnica, tak? Bo Pan Jezus, jak przyjdzie po Kościół, gdy przyjdzie zabrać swoją narzeczoną, czyli Kościół, to wtedy okaże się, że Pan Jezus zabrał oblubienicę do nieba, nie dotykając stopami ziemi. Natomiast gdy przyjdzie Pan Jezus na koniec ucisku, to Jego nogi staną na Górze Oliwnej, czyli stanie na ziemi. To nie jest tak, że będzie tak jak przy zabraniu Kościoła, tylko na powietrzu spotykał się z Kościołem. Więc tutaj jest ta różnica. I też, jeżeli wrogowie mieliby oceniać, no to dla nich przyjście Pana Jezusa dopiero na koniec wielkiego ucisku będzie widzialne, dlatego że oczywiście Kościół zobaczy Pana Jezusa w momencie, gdy Pan Jezus przyjdzie po swoją oblubienicę. I objawienie 1:7 mówi właśnie o tym fakcie, kiedy Pan Jezus przyjdzie ustanowić nowe przymierze na ziemi i wtedy ujrzy Go wszelkie oko. Objawienie 1:7. Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili i będą się bić w piersi z powodu niego wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Zstąpi wtedy Pan Jezus z nieba na ziemię, aby pomścić się na jego wrogach i lub innymi słowy, by przeprowadzić dzień pomsty, o którym mówi m.in. Izajasza w rozdziale 61 jego proroctwa. I zachęcam, żebyście przeczytali rozdział 61 Izajasza. Z kolei w drugim rozdziale drugiego listu do Tesaloniczyków apostoł mówi jeszcze dokładniej o tym przyjściu Pana na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza. Po napisaniu przez apostoła Pawła pierwszego listu zjawili się wśród Tesaloniczyków fałszywi nauczyciele, którzy chcieli wprowadzić zamęt, mówiąc, że dzień Chrystusa już nastąpił, że zmartwychwstanie już się dokonało, że nowe przymierze już jest, już się zaczęło. Ale to jest fałszywa nauka. Przeciw nim zwraca się Paweł ze słowami: prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się do Niego. Albo innymi słowami, prosimy was, bracia, ponieważ wierzycie w przyjęcie zgromadzenia, ponieważ wiecie, że Pan przyjdzie, aby nas do siebie zabrać, bo tak mówi Ewangelia Jana 14, rozdział 1-3, abyście nie zaraz się zachwiali w umyśle, jakoby nadchodził dzień Chrystusów, dzień Chrystusowy. Bo nie nadejdzie ten dzień, nie będzie jeszcze nowego przymierza. Nie nadejdzie, dopóki przed tym nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, który swoje własne przymierze zaproponuje. A dlaczego Antychryst zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień? Bo będzie podawał się za Chrystusa i dlatego będzie też udawał, że przyszedł zawrzeć nowe przymierze. To nie przypadkiem ta nauka o nowym przymierzu rzekomo będącym już teraz jest rozpropagowana. Dlatego, żeby Żydzi i wielu nie zdziwili się, jak Antychryst powie: a ja przyszedłem zawrzeć z wami przymierze, i każdy skojarzy: aha, przymierze zawrze z nami, ale super. Ale to niestety tak nie zadziała, bo to będzie przymierze ze śmiercią, będzie to przymierze z Antychrystem. Natomiast nowe przymierze zawrze Pan Jezus Chrystus, jak przyjdzie i zgładzi tchnieniem ust swoich Antychrysta. Dlatego Paweł mówi: nie nadejdzie, póki pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia. A kilka wersetów później mówi podobne słowa apostoł Paweł: wtedy objawiony będzie ten bezbożnik, którego Pan zabije tchnieniem albo duchem ust swoich i zniszczy objawieniem przyjścia swego. Czyli jak przyjdzie Pan Jezus, aby ustanowić nowe przymierze, kiedy Pan Jezus przyjdzie na koniec wielkiego ucisku, to właśnie wtedy zabije Antychrysta.
Najpierw więc zabrana będzie oblubienica do Chrystusa, być może jeszcze dziś się to stanie. Najpierw zajaśnieje jutrzenka na horyzoncie ku radości oczekujących Go, tych, którzy oczekują Pana Jezusa. Potem dopiero objawi się Syn za po prostu 7 lat później, Syn Człowieczy jako Słońce Sprawiedliwości, by spalić wszystkich bezbożnych i wrogów jako ściernisko, bo tak mówi Malachiasza 4 rozdział 1 i 2 werset. Jak czytamy, człowieka grzechu, antychrysta, zniszczyć duchem ust swoich. Przeczytajmy jeszcze Malachiasza 4 rozdział 1-2. Albowiem oto dzień przychodzi pałający jako piec i będą wszyscy hardzi i wszyscy, którzy się niepobożnością parają, jako ścierni. On przyszły dzień spali je, mówi Pan zastępów, a nie zostawi im ani korzenia, ani gałązki. Ale wam, którzy się imienia mojego boicie, wznijdzie słońce sprawiedliwości, na którego skrzydłach będzie zdrowie i wynijdziecie, a będziecie rozmnożeni jako cielęta karmne. Czyli widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus Chrystus jest tu przedstawiony jako właśnie słońce sprawiedliwości, które spali tych wszystkich. Człowieka grzechu, antychrysta, zniszczy duchem ust swoich. I teraz, jeśli już mielibyśmy okazję zajrzeć w kilka miejsc z objawienia, no to znajdziemy tam opis wydarzeń, które bezpośrednio poprzedza Dzień Pański. W rozdziale 1, 7 wersecie czytaliśmy przed chwilą: oto idzie z obłokami, a ujrzy go każde oko i ci, którzy go przebili i utyskiwać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. I tutaj najszerzej wyjaśnia nam to 19 rozdział tej księgi. Tam jest opisane przyjście Pana Jezusa na ziemię w 19 rozdziale. Jest opisane przyjście Pana Jezusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza. I są tam zwraca naszą uwagę ten fragment w ten sposób, że widziałem niebo otwarte i oto koń biały, a ten, który na nim siedzi, nazywa się wierny i prawdziwy. I w sprawiedliwości sądzi i walczy, a oczy jego jak płomień ognia, a na głowie jego wiele koron. I miał imię napisane, którego nikt nie znał, tylko on sam. Przeczytajmy o tym z 19 rozdziału objawienia. I widziałem otwarte niebo i oto biały koń, a ten, który na nim siedzi, nazywa się wierny i prawdziwy i w sprawiedliwości sądzi i walczy. A oczy jego jak płomień ognia i na głowie jego wiele koron i miał napisane imię, którego nikt nie znał, tylko on sam. I odziany był w szatę zanurzoną we krwi, a imię jego Słowo Boże. I wojska niebieskie szły za nim na białych koniach, obleczone w cienki len biały i czysty. I z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobić narody. I on pasie je laską żelazną, i on tłoczy kadź wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. I ma na szacie i na swoich biodrach napisane imię Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał wielkim głosem, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: przyjdźcie i zgromadźcie się na wieczerzę wielkiego Boga, abyście jedli ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni i tych, którzy siedzą na nich, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. Czyli tutaj
jest, gdzie jest padlina, tam zbierają się sępy. Pan Jezus często mówił taką dodatkową rzecz. Czyli tutaj, jeżeli widzimy do po prostu ten 19 rozdział, to musimy zwrócić na to uwagę, że nie przypadkiem wiele słów jest mówionych. I widziałem dzikie zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, aby stoczyć bitwę z siedzącym na koniu i z jego wojskiem. I pojmane zostało dzikie zwierzę i z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, zwodząc nimi tych, którzy przyjęli znamię dzikiego zwierzęcia i oddawali pokłon jego obrazowi. Obaj zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką, a pozostali zostali pobici przez siedzącego na koniu mieczem wychodzącym z jego ust i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Zatem jednoznacznie widzimy, że jest to dokładnie opisane, co stanie się, gdy Pan Jezus na koniec ucisku przyjdzie ustanowić nowe przymierze z Izraelem i Judą. Niemożliwym jest, by czytając te słowa, nie zrozumieć, że Pan Jezus po raz drugi opuści niebo, aby po usunięciu wszystkiego, co gorszy ludzi, wszystkiego, całego zgorszenia, które przeciwko Bogu się zwraca i przeciwko nieczystościom z Jego państwa i zniszczeniu wszystkich Jego wrogów, to wtedy po uczynieniu tego, jak widzieliśmy, jako słońce spali te wszystkie nieczystości i tych, co niszczą ziemię, i tych, co psują ziemię, to wtedy, jeśli ich zniszczy, urządzi wspaniałe królestwo pokoju na odnowionej ziemi. Czyli będzie tak, że będzie to wspaniałe królestwo pokoju, nazywane też nowym przymierzem, bo we krwi Pana Jezusa nowe przymierze będzie zawarte wtedy. Ono już jest zawarte wcześniej, natomiast ono będzie aktywowane wtedy, albo lepiej użyć słowa zawarte będzie właśnie po tym wielkim ucisku na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, bo to wszystko jest możliwe tylko w oparciu o doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Czyli wtedy urządzi wspaniałe Królestwo Pokoju, nowe przymierze, tak zwane tysiącletnie królestwo. Kolejność wydarzeń jest oczywiście bardzo ważna, żebyśmy trzymali się Biblii, jak ona jest opisana. I tutaj widzieliśmy w objawieniu 19 rozdział, ale też warto zajrzeć do rozdziału 20. Te fragmenty, które czytaliśmy, uzupełnić po prostu przeczytaniem całości. No i po wykonaniu sądów nad wrogami Bóg wtrąci szatana w przepaść na 1000 lat na czas nowego przymierza. Zabici za wiarę w czasach wielkiego ucisku świadkowie Jezusowi zostaną wskrzeszeni i nastąpi nowe przymierze. Nastąpi 1000-letnie królestwo na ziemi. I mniemanie niektórych błędnowierców, że 1000-letnie królestwo powstanie przed przyjściem Pana Jezusa, które jest dzisiaj bardzo rozpowszechnione, że rzekomo już teraz jest nowe przymierze, jest bardzo błędne, dlatego że rozumowanie to jest fałszywe, gdyż wynika już stąd wyraźnie sprzeczność z tym, co czytaliśmy ze Słowa Bożego. Także według dokładnych wyroków Pisma Świętego w okresie między czasem apostolskim a nadejściem Pana nie należy oczekiwać poprawy świata, lecz pogorszenie świata. I widzimy to, że z dnia na dzień sprawy mają się gorzej, a w Nowym Przymierzu nikt nie musiałby uczyć drugiego, bo wszyscy by znali Pana. I ten świat przechodzi od złego do coraz gorszego, aż ostatecznie wyczerpie się boska cierpliwość i świat spotka straszny sąd. I też widzieliśmy to w Mateusza 13 rozdział. Te przypowieści mówią nam
O tym dokładnie. Konkol i pszenica będą wspólnie dojrzewały na roli świata, aż przyjdzie Syn Człowieczy, by powiązać konkol i ten konkol spalić w wiązkach. Póki konkol rośnie na roli, stan ogólnej szczęśliwości jest niemożliwy. W liście do Rzymian 8 rozdział od 19 do 21 wersetu, w porównaniu z pierwszym listem Jana 3 rozdział 12 werset, znajdujemy tę samą prawdę. Bo troskliwie wygląda stworzenie, to już widzimy w tym rozdziale 8 Rzymian, najlepiej jeśli przeczytam to miejsce, bo tak będzie może trudno to zauważyć. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie poddane jest marności niedobrowolnie, ale z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dzieci Bożych. Bo wiemy, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwocinę ducha, my sami wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. I to mamy porównać z pierwszym listem Jana, 3 rozdział, 12 werset. Nie jak Kain, który był ze złego i zabił swojego brata, ale dlaczego go zabił? Bo jego czyny były złe, a czyny jego brata sprawiedliwe. I pierwszy list Jana, 3 rozdział, 1 do 2, nie tak jak przed chwilką powiedziałem, do 12, tylko 1-2. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy byli nazwani dziećmi Bożymi, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze nie objawiło się, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy objawi się, będziemy Mu podobni, albowiem ujrzymy Go takim, jakim On jest. Czyli teraz jednoznacznie widzimy porównanie Rzymian 8, 19-23 z pierwszym listem Jana, 3 rozdział od 1 do 2, znajdujemy tę właśnie prawdę, że nowe przymierze, czyli kiedy stworzenie się odnowi, kiedy zostanie odnowione stworzenie, to jest moment, kiedy objawi się Pan. Tak powiedział tutaj apostoł Jan i apostoł Paweł. Bo troskliwe wyglądanie stworzenia, powiada Paweł, oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie marności jest poddane niedobrowolnie, ale dlatego, który je poddał, pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dzieci Bożych. Stworzenie pozostanie więc w swoim smutnym stanie, podległe marności, aż do objawienia się dzieci Bożych. Kiedy nastąpi objawienie dzieci Bożych? Kiedy nastąpi odnowienie tego stworzenia? Kiedy nastąpi nowe przymierze? Kiedy lew przestanie być drapieżnikiem? Kiedy koronawirus przestanie zabijać? Kiedy przestaną być różnego rodzaju dolegliwości, które znamy dzisiaj, bo dziś nie ma jeszcze nowego przymierza? Kiedy te wszystkie rzeczy się odmienią? Gdy Pan sam się objawi, na koniec wielkiego ucisku się to stanie, mówi apostoł Jan, gdy się Pan sam objawi. Całe stworzenie pozostanie więc w swoim nędznym stanie aż do nadejścia Pana. I dopiero dzięki temu nadejściu, kiedy On wprowadzi nowe przymierze, kiedy On zaprowadzi nowe przymierze, kiedy On zawrze nowe przymierze z Izraelem i Judą, no to wtedy dopiero to przymierze spowoduje, że będzie zmiana w stworzeniu. Wtedy będzie odnowienie wszystkich rzeczy. Jaka będzie wtedy typowa rzecz właśnie nowego przymierza? Że lew będzie jadł słomę, dziecko będzie się bawiło nad jamą żmij, wszyscy znać będą Pana,
i nikt nie będzie szkodził na całym po prostu obszarze tego królestwa, na całej górze. I teraz widzimy jednoznacznie, że to jest coś, co nazywamy Nowym Przymierzem lub Tysiącletnim Królestwem. To się stanie po zakończeniu ucisku. I w tym momencie, jeśli Pan Jezus przyjdzie po zakończeniu ucisku, to albo kończąc ucisk, to kładzie po prostu koniec temu uciskowi i wprowadza nowe przymierze. I też jeszcze jest ważny fragment z Łukasza, 17 rozdział, 27 do 30 wersetu. Łukasza 17, 27, 30. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do tego dnia, kiedy wszedł Noe do arki i przyszedł potop i wytracił wszystkich. Podobnie też, jak stało się za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. Ale dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Czyli widzimy jednoznacznie, że jest to przykład, który możemy odnieść właśnie do przyjścia Pana Jezusa na koniec wielkiego ucisku. Dla porównania także Mateusza 24, rozdział 37-39. Ale jak było za dni Noego, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak za dni przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, którego wszedł Noe do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą w młynie, jedna będzie wzięta, a druga pozostawiona. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie przyjdzie wasz Pan. Zamiast przekucia mieczów na lemiesze i włóczni na sierpy i zaprzestania wojen, jak czytamy w Izajasza 2:4, będzie na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdyż zaszumi morze i wały, tak iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na cały świat, albowiem moce niebieskie poruszą się. Czytamy o tym w Łukasza 21:25. I będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów, jak wobec szumu morza i fal. I ludzie będą mdleć ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na ziemię, albowiem moce niebieskie zostaną poruszone. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Czyli widzimy wyraźnie, że Pan Jezus, gdy przyjdzie na koniec wielkiego ucisku, to przyjdzie właśnie w ten sposób, żeby zaprowadzić nowe przymierze z Izraelem i Judą na ziemi. Czyli królestwo z czasem zapowiedzianym jako tysiącletni, czyli wieki. I to jest niestety powszechne, że wielu nominalnych chrześcijan uważa, że świat stopniowo przyjmie Ewangelię i dobrowolnie się podda panowaniu Chrystusa. Jest to błędne oczekiwanie. Słowo Boże powiada raczej, że dopiero wtedy, gdy się sądy Boże odprawią na ziemi, sprawiedliwości nauczą się obywatele okręgu ziemskiego. Izajasza 26:9.
Dusza moja pożąda Cię w nocy, będę czuł ku Tobie rano w duchu moim, który we mnie jest, albowiem gdy Twoje sądy są na ziemi, mieszkający na świecie nauczą się sprawiedliwości. A z kolei w księdze Sofoniasza, 3:8-9, czytamy: A dlategoż oczekawajcie mnie, mówi Pan, aż do dnia tego, gdy ja powstanę na łup, a bowiem sąd mój jest, abych zbierał narody, a zgromadzał królestwa, iżby na nie wylał rozgniewanie moje, wszystkę popędliwość gniewu mojego, a bowiem w zapalczywości ognia mojego wytrawiona będzie wszystka ziemia. Wtedy przywrócę ludziom mowę czystą, aby wzywali imienia Pańskiego, a iżby mu służyli jednostajnie. Czyli takie słowa: sąd mój jest, abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystka popędliwość gniewu mego ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia, bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którymi wzywaliby wszyscy imienia Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie. Obecnie kazanie Ewangelii ma na celu wydobywanie członków Kościoła Chrystusowego, czyli Zboru Bożego, ze świata. Żadną jednak miarą nie będzie jego następstwem nawrócenie świata i utworzenie Królestwa na ziemi. Przeciwnie, świat zamiast przyjmować coraz bardziej ewangeliczny charakter, jak tego niektórzy błędnowiercy każą nam oczekiwać, no to staje się coraz bardziej zatwardziały ten świat pod po prostu... Kiedyś wystarczyło, że Piotr powiedział jedno kazanie, nawróciło się 3000 osób, dzisiaj trzeba powiedzieć 3000 kazań i nie nawróci się ani jeden. A duch Antychrysta objawia się coraz szerzej. Nie wyklucza to jednakże naszego obowiązku głoszenia Ewangelii, łaski wszystkim ludziom, ale równie błędne jak niegłoszenie Ewangelii, dlatego się wie, iż nie wszyscy się nawrócą, jest myśleć o utworzeniu Królestwa Ewangelii, które według wyraźnych słów Bożych nastąpi dopiero po zabraniu niebiańskiej oblubienicy Chrystusa z tej ziemi i oczyszczeniu świata strasznymi sądami, bo upodobało się Panu, żebyśmy pracowali i starali się pozyskać duszę dla Niego. Ale nie jest Jego zamiarem, byśmy usiłowali osiągnąć cele, o których dokładnie powiedział, że ich nie osiągniemy. Nie osiągniemy wprowadzenia Królestwa Bożego na ziemi, nie osiągniemy celu zaprowadzenia nowego przymierza na ziemi, to wprowadzi Pan Jezus. Wszystkie usiłowania, aby pomalować świat na chrześcijańsko, okażą się kiedyś całkowitym błędem i niedorzecznością, a poświęcony im czas uważany będzie za stracony. To jest właśnie to budowanie. Jeżeli ktoś buduje nowe przymierze tu na ziemi, to jest ktoś, kto buduje z drewna i byle czego, i to jego dzieło spłonie w dzień sądu. Jeśli to dziecko Boże tak robi, to jego dzieło spłonie, on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Szkoda czasu na takie bzdury. Niechaj więc dążeniem naszym będzie postępowanie jedynie prawdziwą, przez Boga wyznaczoną drogą, a nie żywienie dziwnych nadziei, które według Jego pouczeń nie mogą się nigdy spełnić. Gdy raz jeszcze zastanowimy się nad tym, co widzieliśmy w tych fragmentach Słowa Bożego, to widzimy jednoznacznie, gdy świat tak daleko postąpi w swojej bezbożności, że wezmą sobie za króla Antychrysta, że powtórzą się czasy sprzed potopu i miast Sodomy i Gomory, Syn Człowieczy opuści swoje miejsce na prawicy Ojca i ukaże się na obłokach w
potędze wielkiej i chwale. Jak uczniowie widzieli Go wstępującego do nieba, tak przyjdzie na ziemię, a nogi Jego staną wtedy na Górze Oliwnej. Zniszczy On narody zebrane przeciwko Jerozolimie, co widzieliśmy w poprzednim odcinku 36. Zniesie duchem ust swoich antychrysta i oddających mu cześć, jako kamień wydarty ręką, zetrze obraz Nabukadnesara, który widzieliśmy w księdze Daniela, i wszystkich wrogów położy u podnóżka swoich nóg. I uratowana w ten sposób z rąk swych nieprzyjaciół resztka Izraela przyjmie Pana Jezusa za swojego króla, Jehowę, Jahwech, i powita go pokłonem: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Po usunięciu przez sąd żywych, który widzimy w Mateusza 25 od 31 wersetu, wszelkiego zgorszenia i przygotowania wszystkiego dla jego rządów, Pan jako król Izraela rządzić będzie nad całą ziemią w czasie nowego przymierza i powoła wspaniałe królestwo pokoju, czyli w czasie nowego przymierza będzie królestwo pokoju, którym zapanuje sprawiedliwość, a poznanie Pana wypełni całą ziemię, tak jak wody pokrywają dno morskie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że to nowe przymierze ustanowi Pan Jezus, gdy przyjdzie na koniec wielkiego ucisku. Jeszcze jest pytanie, które czasami zadają niektórzy ludzie, a które łatwo jest odpowiedzieć. Czyli czy Pan Jezus na koniec wielkiego ucisku przyjdzie sam, czy też przyjdzie z Nim Kościół? Czyli czy przyjdzie sam, gdy w sposób widzialny okaże się wszystkim jako król i sędzia? Pismo Święte na to pytanie jest precyzyjne, odpowiada jasno. I to możemy łatwo zobaczyć w kilku miejscach. Pan Jezus wróci nie sam, lecz ze swoimi niebiańskimi świętymi, z oblubienicą Chrystusową. I mówi to na przykład Kolosan 3 rozdział 4 werset: gdy się Chrystus, nasz żywot, pokaże, wtedy i wy z Nim pokażecie się w chwale. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan 3 rozdział 13 werset: aby utwierdzone były serca wasze nienaganne świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. To mówi 1 Tesaloniczan 3 rozdział 13 werset. I też Judy 14 do 15 wersetu mówi tak: prorokował też o nich 7 od Adama Enoch, mówiąc: oto Pan idzie z świętymi tysiącami swoimi, aby uczynił sąd wszystkim. I jeszcze Zachariasza 14 rozdział 5 werset: przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z Nim. Poza tymi słowami Pisma Świętego, które wyraźnie mówią o przyjściu Chrystusa z Jego oblubienicą, istnieją jeszcze różne inne, w których jest mowa o sądzeniu lub panowaniu wiernych z Chrystusem. Na przykład 1 Koryntian 6 rozdział 2 werset: czyż nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Albo 2 Tymoteusza 2:12: jeśli cierpimy, z Nim też królować będziemy. Albo Objawienie 5:10: królować będziemy na ziemi. Ze słów tych wynika, że kiedy Chrystus będzie sądził i panował na ziemi w czasie nowego przymierza, oddani Mu będą razem z Nim i muszą przyjść z nieba, tak? Czyli to jest oczywiste, że będziemy towarzyszyli Panu Jezusowi jako Jego żona już, bo przecież to już będzie po ślubie. Tak? I w 19 rozdziale Objawienia czytaliśmy dzisiaj:
ale ten rozdział jest dłuższy i w rozdziale 19 objawienia to przyjście świętych z Chrystusem jest dokładnie przedstawione. Tam widzimy, że 24 starców, czyli symbol świętych niebiańskich Starego i Nowego Testamentu, tak, czyli tacy jak Dawid, Daniel ze Starego Testamentu, ale z Nowego Testamentu wszyscy święci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, w to, że Jego doskonała ofiara na krzyżu wystarczy, żeby zgładzić wszystkie nasze grzechy. I teraz dalej widzimy tych 24 starców w 19 rozdziale objawienia. Potem jeszcze widzimy wesele baranka. Potem na oblubienica Chrystusa, którą już w 4 i 5 rozdziale widzieliśmy, w niebie zostaje małżonką baranka, by dzielić teraz z Panem Jezusem, który jest naszym umiłowanym, panowanie, królestwo i wszystko, co do Pana Jezusa należy, tak jak żona, tak? Żona ze swoim mężem wszystko dzieli. Wszystko będę z Tobą dzielić. I to jest oczywiste. Więc jest taka pieśń, wszystko będę z Tobą dzielić. Jej miejsce, nasze miejsce, Kościoła, jest przy boku tego, przy Jego boku, przy boku Pana Jezusa, gdy wyrusza, by sądzić i rozpocząć panowanie. Dlatego też, gdy Chrystus na białym koniu opuści niebo, towarzyszyć Mu będą wojska niebieskie na koniach białych, obleczone w bisior biały i czysty. Ostatnie słowa mówią nam dokładnie, kim będą te wojska, bowiem bisior to usprawiedliwienia świętych. I to jest 19 rozdział, 8 werset. I bisior to jest taki materiał, którego się nie da łatwo zabrudzić. Jest to utkane z takiej nici perłowej. To jest bardzo ciekawy materiał. W 4 wierszu z kolei 20 rozdziału objawienia, przy rozpoczęciu panowania Chrystusa czytamy: i widziałem trony, a tym, którzy usiedli na nich, dany był sąd, czyli tym niebieskim świętym, którzy przyszli z nim na ziemię. Gdy więc Pan Jezus przyjdzie, by jako król panować na ziemi, Jego żona, małżonka baranka, objawi się z Nim w chwale. Pismo Święte nigdzie nie mówi, że Chrystus, jak sądzi wielu zwodzicieli, będzie panował nad Kościołem albo nad zborem. Nie. Niestety to jest bardzo popularny, ale jednak błąd. Wszyscy wierzący, począwszy od wielkiego dnia wylania Ducha Świętego do przyjścia Pana Jezusa po Kościół, są w zupełnie innym stosunku do Chrystusa. Nie są pod przymierzem, nie są związani przymierzami. Jest to oczywiste, że nie są w Nowym Przymierzu ani w Starym Przymierzu. Są poza przymierzami. I Pan Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem, oblubieńcem, Panem, głową ciała, którego są członkami. Ale nigdzie nie jest użyte sformułowanie, jakoby Pan Jezus był królem dla Kościoła, chociaż, jak się samo przez się rozumie, uznajemy Go we wszystkich Jego królewskich prawach. Chrystus jest królem dla Izraela, Chrystus jest królem dla świata. Co prawda dziś jeszcze odrzuconym królem, który nie przystąpił jeszcze do Jego panowania. Gdy to się stanie, wtedy oblubienica Jego siedzieć z Nim będzie na tronie Jego chwały, gdyż miejsce żony jest przy boku męża. Również i my jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Jeśli dziedzicami Bożymi, to i współdziedzicami Chrystusowymi. Tak mówi Rzymian 8 rozdział 17 werset.
a jeśli synami, wtedy też i dziedzicmi. Dziedzicy Boży mówię, a spolu dziedzicy z Chrystusem, jeśli z Nim cierpimy, abyśmy i z Nim byli uwielbieni. A jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeżeli tylko współcierpimy, abyśmy też wespół byli uwielbieni. Czyli jednoznacznie widzimy, jak Ewa niegdyś miała udział w chwale Adamowej i było to oczywiste, że panowała z nim nad stworzeniem, tak i Kościół jako małżonka drugiego człowieka, ostatniego Adama, będzie miał udział w jego chwale i z nim będzie panował nad całym światem. Co mamy na to powiedzieć, jak tylko oddać chwałę Panu Jezusowi? To jest niezgłębiona łaska Boża, nieskończona miłość Boża. Tam, gdzie jest nasz Pan, tam i my będziemy na wieki. Równi obrazowi Syna Pierworodnego między wielu braćmi, jak mówi Rzymian 8 rozdział, 29 werset. Mając to samo chwalebne ciało, jak mówi Filipian 3 rozdział, 21. Kość z kości Jego i ciało z ciała Jego. Dzielić z Nim będziemy chwałę i siedzieć na Jego tronie. Objawienie 3 rozdział, 21 werset. Ku uwielbieniu Boga Ojca, którego cudowne postanowienia łaski wtedy dopiero się wypełnią. Wówczas ziszczą się, zrealizują się także na nas słowa: Pan Bóg Twój rozweseli się wielce nad Tobą, przestanie na miłości swej przeciwko Tobie i rozweseli się nad Tobą z śpiewaniem. Sofoniasza, 3 rozdział, 17 werset. Zatem, jak widzimy, na zakończenie wielkiego ucisku Pan Jezus przyjdzie ustanowić nowe przymierze i wtedy nowe przymierze zawrze z Izraelem i Judą. I wtedy nastąpi tysiącletnie królestwo pokoju. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na 38. część. Jeżeli Pan Jezus pozwoli, to zrealizujemy ją jako następną część. Jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, to zachęcam, żeby u mnie zamówić. 739-089-088 to jest numer telefonu. Zatem z Bogiem. Dziękuję za uwagę.